Dzień dobry, to ja. Będziemy sobie grać w grę, bo ja jest... Tak ogólnie myślałem sobie, jest sobota, nie? Chodzę sobie do gry. Tak myślę, może bym nagrał tą organę, ale myślę, kurwa, co ja będę robił w tej grze? Przecież w tej grze się nic nie zmienia. Cały czas, nie wiem, biegam sobie po postaciach, czy robię jakieś inne głupoty i nic się nie zmienia tak naprawdę, prawda? Jak ktoś tu jest sok pomarańczowy. Żeby nie było. Dobra, nagrywa się wszystko git. I wiecie. Myślałem, że nie będzie nic ciekawego, ale tutaj nagle, patrzcie, kurwa, co się dzieje. Aktualizacja i została ona zrobiona. Aha, to ona już ma 24 godziny, to my jesteśmy głąbami. Nie czytałem o tym nic. Wow, po prostu takie... Co tu się dzieje? Kurwa, Heros! Nie było. Dodanie dwóch nowych E2. Nowa piramida w Altepet Mahoptekan. Wow. Dodanie elity. Szafirowy Bolita. Kurwa, co tu się dzieje? Mictlan z rośniętych gór. Kurwa, idziemy tam. Nie wiem, edytowali też ten... Bo mi się... Kurwa, nie wiem nawet co powiedzieć. No taki wow. Dobra, chuju, jebany. My stąd idziemy. I pogarniamy tutaj. Nie, bo myślałem, że zmienili coś też na tych żabach. Nie zmienili, ale Herosa dodali. 271, tak? Smok ma który? 282. To no 11 leveli różnicy. Czekajcie, ta aktualizacja już weszła, tak? Mictlan z rośniętych gór. Niecka Xiuhalt. Idziemy na Nieckę. Jest... No szkoda, że jest jednak sobota, 9 rano, więc prawdopodobieństwo, że nam się coś... W ogóle gdzie to się respi? No mapki może nie zrobili, ale no tutaj też nie wejdziemy. 258. Ten Tytan, czy tam Heros, kurwa, znaczy Tytan chyba, tak? To on ma 258 też, więc oni ogólnie chcą coś na tym przedziale levelowym robić. Ej, pytanie, czy ja nie niszczę lotu? Czy może znowu podnieśli ten próg? Niecka Xiuhalt. Gdzie to jest? Nie mam pojęcia nawet. No ale dobra, odpalamy sobie Margonem E2. Margonem, kurwa. Jak to wpisać w ogóle? Wiecie, jak zrobimy? Bo mi się nie chce myśleć, bo ja nawet nie wiem, jak to jest. I robimy tak. Dajcie mi link do tych nowych inform... O temacie z tego przedziału nowego 241271, czy tam pewnie się okaże, że to zupełnie inny przedział. Tam dzięki ogólnie za te wszystkie miłe komentarze, które tam słyszę i tak dalej będziemy. Nie, wydaje mi się, że serio można by było pograć. No nie, coś ciekawego trzeba porobić, kurwa, rzeczywiście. Palimy sobie Icos. Masakra jest. Dzisiaj zbuntowałem się i do pracy nie poszedłem. Dobra. Bo tutaj się nie dowiemy dużo. Lista map, na której możecie znaleźć te Peyolta. Aha. Mulherma. Stalowe golemy, które wpuszczały graczy na mapę. Okej. Okay. 200 wymaga poziomu. Czasowo zwiększyli szansę. Aha, to tutaj jeszcze zmienili. Pójdziemy tam i zobaczymy. Fajnie. Fajnie. Gdzie ten Bolita może się respić? Bo mi się wydaje, że on się może respić w tych. Golemów już nie ma. Więc tutaj jest teraz jakby powiedzieć powód, żeby tu chodzić. Niech wyślą mi tylko temat.
I tam to też ogarniamy, kurwa, fajnie, 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 że coś się dzieje. Chuj mnie to obchodzi, że skończyłeś to. Mi się wydaje, że gdzieś tutaj się będzie schodziło i on będzie sobie stał, no raczej nie będzie na normalnej nietce. Chcę go zobaczyć. Tamtego zamkniętym przedziałem niestety nie ujrzymy. Nie mamy takiego przedziału. Chuj mnie twój altepet machoptekan obchodzi. Czy on może tutaj na tych półkach skalnych? Kurwa, dajcie mi temat! Ach, kurwa, trzeba chyba samemu wziąć sprawy w swoje ręce, bo tutaj mi ludzie nie pomogą. Aha! On jest tu! Znaczy, to jest pokazane. Dobra, możemy się domyśleć, gdzie to jest. XD. Czyli to jest na nietce. Napiszę, elo, gdzie jesteś? Gdzieś tutaj, gdzie jest ten piasek, tak? Wydaje mi się, że to jest tutaj. To by tak odpowiadało. Czy trzeba przejść jeszcze w tą lewą stronę? Ale widzicie? Po chuj nam tematy. A czy możliwe, że oni, wiecie, nie robili osobnego tematu, tylko to tych E2 wpuścili, także... Ale mi się nie chce tego szukać. O, dobra. Dzięki. Damy dwa plusy. Idzie na mordeczko. Dobra. Mimo, że nie znam typa. A, bo to jest Heros. Co lota z niego? Rękawice. Z CBK. Wow. Ej, to naprawdę ten przedział do 271 teraz tak strasznie został ożywiony. Bo za moich czasów, tu co, był Madok? I ten. Był Madok jedynie. I Quietl. Bo na 271 wątpliwa szansa, żebyście ubili smoka. Chuju. Wypierdalasz stąd. Chuj ci w dupę, nie będziesz tu kurwa stał. Mimo, że ja się pewnie wypierdolę na nim. Na pewno, ja się ostatnio wyjebałem. Do 244 wojowniku jak byłem. Wyjebałem się. Od kogoś tam. Od 214 maga, kurwa. Mamy zwoje trzeźwienia? Oczywiście, że nie mamy zwojów trzeźwienia, bo ja nie noszę kurwa takich rzeczy. Oczywiście, że... Dobra, poddajmy się. Poddajmy się. Przegraliśmy tą potyczkę. Dobra, chuj w to. Idziemy w międzyczasie, zobaczymy ten śnieżny. O, zbroja na wojownika. Kurwa, dużo takich luk zostało zapełnionych w tej grze teraz. Jednoręka na wojownika. Tarcza na wojownika. Kurwa, od chuja tego jest. Wow. Fajnie. Tworzenie będzie czegoś. Na Unii my nie poszalejemy najgorsze. Kurwa, będzie nas bił godzinę. Skurwysyn. A, to my zabiliśmy tamtego. Ale nas zabije pan Matt. Tak, chce się poddać. Nie, nie, nie poddamy się, kurwa. Auto. My się wyjebiemy od niego, to jest oczywiste. My, kurwa, bo się damy tak stary ekwipunek. Teraz tyle się w tej grze zmieniło, że my nie mamy szans. My poza tym nie znamy tu ludzi. Jakbyśmy byli na jakimś zajebanym Destiny. Gdyby serwer nie upadł. Ej, cały czas muzyka mi z kom gra. Bo jestem na komie tutaj. Dobra, niech gra ta muzyka. Idziemy na ten, na... Tych zmian nie będzie na komie, co nie?
te rzeczy, jak są wprowadzane. Kurwa, łączcie tą muzykę, bo ona jest śmieszna. A mi przynajmniej się nikt nie przypierdoli o prawa autorskie. Na YouTubie to jest przejebane. Odpalisz jakąś muzykę przez przynajmniej 8 sekund. Zmienili tu. Nie było. Znaczy, może wcześniej już zmienili. Ja na komie jestem bardziej tutaj, więc... Dobra. Andaru Milami, z kołem rodzinnym cmentarzysko, przysiłek Warmira, RM Czerwonego Skłonca, nowe mapy Wilcze, Skarpa, Śnież... Co? No jak na razie ja nie widzę, żeby tutaj zostało cokolwiek zmienione. Chyba parę tygrysów zostało... Nie, no to ta mapa nie została w ogóle zmieniona. Kwiaty chyba dodali, nie wiem, czy te kwiaty były tutaj. Kurwa, włączcie mi muzykę. Ja chcę słyszeć beat. Gdzie to się odpala? Muzyka. Yo. Yo. Dawaj beat. Kurwa, normalnie klimat taki jest tutaj, że szok. Dobra, została tutaj jakaś elita wprowadzona. Margonem E2. Dobry beat leci. Skryt, skryt! Oni tego nie aktualizowali jeszcze, kurwa. Nie zrobili osobny temat. Bo chciałem zobaczyć, gdzie jest ta elita. Ej, śmiesznie, ale ta muzyka nawet nie jest najgorsza, moim zdaniem. HD. O. Ej, można grać na tym, bez kitu, jak nagrywam. Przynajmniej mi się nikt o prawa autorskie nie przepierdoli. Ej, to nie jest głupie wyjście. Tylko najgorsze jest to, że właśnie mi się to... Tutaj trzeba wyłączyć to. Stoimy sobie cały czas na nim. Nic z niego nie zdobywam. Settings. Kurwa mać. W ogóle powiem wam, że myślałem, aby nie przejść sobie na system operacyjny Linux. I jeśli moglibyście mi powiedzieć cokolwiek na ten temat. Śnieżna granica. Nie było tej mapy, tak? Wiecie co? Powiem wam, że o ile zostało tutaj wprowadzone ekspowisko, to wydaje mi się, że to jest fajne miejsce i fajny motyw, tylko bardzo ryzykowny, żeby tutaj poekspić na Berufsie. Żeby... Mamy na Berufsie który tam level. I to serio uważam, że możemy tak zrobić. Po prostu... Się nie... Dobra, to są niedźwiedzie. Kurwa, dawaj ci bit. Ja pierdolę. Losuj. Wyłączyło nam. Wilcza skarpa. Fajnie. Znaczy, to wiecie, to są zwykłe potworki, tak? Jak ja mogę się udać do tej wilczej skarpy? Śnieżne wilki. Nie było czegoś takiego. Na Berów się można tu poekspić, tylko ryzykowne to będzie, bo to będzie na red mapce, wiecie, i ktoś nas zabije. Mapy. Wow, ale zostało tu zapełnione. Trzeba pograć tą grę. No dużo się zmieniło. Dobra, odpalmy tu kurwa tą muzykę, bo to jest masakra. Dobra, i tu ją zatrzymajmy. Tutaj nie wiem, jak przejść. Nie, wilcza skarpa. Bez kitu. Na Beru się wbić jakiś level i tu poekspić. Tylko właśnie pytanie, czy tu nie jest jakiś elitek, nie ma? Bo jak są same wilki, to tak... Dobra, co z nich lota? Mamy 70... Nie, to nie będziemy niszczyć. Będziemy niszczyć ten lot. Ha. Ważące osuwiska. Warczące. Aha, czyli tu już są wilki. Aha, dobra. Ogarniamy.
Wilcza Skarpa. Nie było tej mapy. Śnieżna granica. Wow. Tu da się do Andarum przejść na inny sposób. Ciekawe. Ciekawe. Dobra. Zobaczmy jeszcze, jak się Erem zmienił, bo tam została wprowadzona jakaś elita, tak? 8-7. Umarłych mnichów na ekspowisku, czyli wartość tych przedmiotów. Drakowe psy, umarli mnisi. Drakowie. Bo oni jeszcze... Kurwa, sporo się go zmieniało. Sporo się w tej grze zmieniło. Wiecie, to jest ogólnie bardzo fajne. Niefajne jest to, że grając na starych serwerach wy i tak spotkacie na ludzi, którzy mają legendę od góry do dołu i jako powiedzmy gracz nowy, czy gracz, który nie grał w grę, wy nie macie szans. Musiałyby powstawać nowe serwery w tej grze. I być, powinno być zablokowane, powiedzmy, przenoszenie postaci, bo ludzie sobie przyniosą postać i wiecie. Aby ta gra się rozwijała, moim zdaniem w zdrowym tempie powinny zostać tworzone nowe światy. Żeby ludzie mieli jakiekolwiek szanse na normalną grę. Bo nowy gracz spotka gracza, który gra 15 lat w tą grę. To nie są elity już. To już nie są elity. To są zwykłe potwory. Tak, to są zwykłe potwory, wszystko. Więc jeśli spotkamy tutaj elitę, to będziemy wiedzieć, kto to jest. Pójdziemy zaraz jeszcze te machopteki, zobaczymy na sucho, to wiecie, może spotkamy tego Herosa, no, ale to jest bardzo nikła szansa. Ale jednak fajnie by było. Spotkać. Dobra, chyba tutaj nie znajdziemy tego, tak? Wiecie, ja tutaj biegam i ja nie bardzo wiem, co dokładnie ja czynię. Jest elita. Mnich czarnego uroku. Tu jest jedna elita. Fajna ma teksturę. I obstawiam, że drugi będzie w drugim Eremie. No to właśnie te przedmioty powinny wzrosnąć na wartości. Tylko wiecie, jeśli przez tyle lat to były śmiecie z ekspowiska, to diametralnie to się nie stanie, tylko będzie to proces długotrwały. No ale wpłynie to. Pójdźmy tutaj, bo na pewno tutaj będzie. To jest tak łatwe do przewidzenia. Ja myślałem, że tutaj będzie. No i właśnie, zmieniłbym sobie chętnie na Linuxa, ze względu na to, że na początku miałem sobie, wiecie, upgrade'ować do Windows 7 do 10, bo Windows 7 nie ma już wsparcia. I tak właśnie sobie myślałem, a co jeśli by przejść na Linuxa? Uważam, że to nie jest głupi pomysł. Jak popatrzyłem sam internet, tylko właśnie są mity, że to nie jest do gier i tak dalej. Więc... Ale wiecie, mogą to być po prostu plotki. Ale chętnie bym przetestował, bo jest nawet opcja, żeby sobie zrobić Linuxa w chmurze i korzystać cały czas z, powiedzmy, XP-ka, który będzie... Boże, XP-ka, co ja pierdolę, z siódemki. Gdzie w tym przypadku mam właśnie siódemkę. Jest druga elita. Duchowy pożeracz. Duchowy rozpruwacz to jest... Aha, dobra. Tak właśnie, kminie. Zdobyliśmy unikat.
Także nie wyjdziemy z pustymi rękami z tego odcinka. Dobra, pójdziemy zobaczyć jeszcze te machopteki. Nie no, fajnie, jaram się, bez kitu. Margonem tworzenie, bo chciałbym zobaczyć, co się z tego tworzy. Margonem tworzenie przedmiotów. Ale podobają mi się właśnie takie koncepcje, że można, tak samo jak skraba dodali, dwałem, za dwałem można sprzedać, że można... Można tworzyć nowe przedmioty. Ale myślę, że nie możemy tego nie znaleźć po prostu. Jak to się nazywa? Kryształ Tolype. Nie ma. Tolype. Nie wiadomo jeszcze. Z Edward leci legendarny kryształ, z którego możemy zrobić legendę. Okej. Okay. Hełm na 2-4-0. Okej. Okay. Łapy. Ciekawe. To z tych rękawic jest tak nasrane. Pierdole, jak ta gra się kurwa zmieniła. Jestem w szoku. Naprawdę, teraz wbić taki 300 level, to macie tyle udogodnień. To wygląda jak normalny Mistlan. Przejdziemy się może jeszcze na katakumby, co? I zobaczymy właśnie tego wcześniejszego, czy tam jeszcze stoją ludzie. Możemy tak zrobić. Przy okazji nawet dłuższy odcinek pogadać sobie. To wygląda jak Mictlan 1:1. Dosłownie, to wygląda jak Mictlan. Dosłownie Mictlan, tak samo. Ja pierdolę, skopiuj w klej. Tam nie wejdziemy, tam jest zamknięte. O, tutaj inaczej są rozprowadzeni. Ale tutaj to jest 1:1. Kurwa. Zwiesiła mi się postać. Dobra, zrobimy cięcie i udamy się na te katakumby. Ej, patrzcie, zostało to zmienione. Teraz już nie mogę tu wejść. Kurwa. Ja pierdolę, ja nawet nie wiedziałem o tym, bo ja tutaj nie... Mamy kamień czerwonego smoka, jesteśmy głąbami. Mamy kamień czerwonego smoka. Dobra, pójdźmy najpierw na seta, zobaczymy, czy ktoś tu stoi. Przy okazji legendy wyjebiemy za pierwszym biciem. I wrócimy się w tamtą stronę. Tutaj, tutaj się nic nie pozmieniało, no ale tam jeszcze nie byłem na tym... Na ten przedział do 271... Chwila, widać kamerę? Kurwa. Na ten przedział do 271 naprawdę dużo się pozmieniało. Strasznie dużo. Sobie życie możecie ułożyć nawet. Nie, i uważam, że na przykład naberów się po ekspity tych śnieżnych, tylko właśnie... Pytanie po co? Ale moim zdaniem fajnie by było przeżyć jeszcze raz ten dreszcz emocji. Tylko wiecie, najgorsze w berów się jest to, że gracie sobie, gracie, gracie, a potem koniec końców i tak jesteście w punkcie wyjścia. Ej, bardziej mi się podobała muzyka z tego, z PL-a. Wyjebało mi jakiś error na tym. Na laptopie. Yo! Yo, dawaj beat! Yo, yo! Skrzyp, skrzyp! Nie, i serio, jakość nawet tego nie jest zła. To nawet tak, żeby sobie właśnie do nagrywania odpalić. Tylko najgorsze jest to, że właśnie przechodzimy przez mapki i to nam się usuwa. Drama beat 2K20.
margonem.pl. Lecimy kurwa tutaj. Idziemy sobie jako samotny człowiek przez odmęty grobowca Seta. Przemierzamy i nie ma go! Kurwa, nie ma złota! Kto zapierdolił złoto? Czemu tu tak się dzieje? Czemu ten świat jest taki okrutny? Kurwa, smutny! Dlaczego? Kurwa, to jest taka muzyka, jakbyś miał się popłakać. Płaczę. Łzami radości, jak bardzo ta gra się zmieniła od 10 lat, kurwa, prawie że pokoleń. Kurwa, wracaj bit. Yo. Nie, tego nie... Kurwa. Nie, chcieliśmy tamten, losuj. Losuj, ej, dawaj inny track. Dobra, yo. To jest dobry. Kurwa, radio bez kitu, radio Margonem zrobić tutaj, że wiecie, że to nie będzie jako jakiś tam losowy utwór, tylko radio, kurwa, i tam, nie wiem, jakiś Salem ci napierdala. Yo, yo, wariaty. Właśnie została wprowadzona smowiska i wy sobie tego słuchacie. Siedzicie sobie, kurwa, załóżmy w szkółce, na przyrce jakiejś i słuchacie, co tam wam MC Salem opowie. Yo. Yo. Normalnie tak, taki wyciskacz US, normalnie Titanica prawie przebija. Yo. Patrzcie, jaka ta gra jest smutna. Te postacie, one tu stoją tylko po to, żebyście wy przyszli łaskawie je zajebali. Jaki jest los tych NPC-tów czy tych innych potworków? Oni wam służą. Od lat. Mi od kurwa 10, bo od 10 pierdolonych lat gram w tą grę. Dobra. Dawaj beat. No kurwa, jak tu jedna piosenka. No kurwa, jedna piosenka pierdolona będzie się zapętlać? Kuje. Chuj wam w dupę, kurwa. Myślałem, że tu coś więcej będzie, a tutaj jest jedna piosenka. A i tu się tepej oltrespi teraz, nie? Chyba tak. Ale to mnie będzie wkurwiać, bo jedna pierdolona piosenka będzie cały czas. Dobra, dobra. Margonem, trzeba normalnie tekst ułożyć pod ten beat. Normalnie będziemy tutaj freestyle robić. Yo. Yo, yo. Dobra, dobra. Gdzie to jest? Jak to się nazywa? Ten ma... O, jest! Hopesz! Hopesz! Sucha dolina, płaskowyż Arpan, komnaty bezdusznych, sala druga. My jesteśmy teraz w... O kurwa. To płycie jest. Nie wiem, bo plana się może zmieniła, się w tej grze tyle zmieniło. Laptop. A, ja ten nie podłączyłem go. Dobra, chuj mu w dupę. Porzucona nadzieja. Kurwa, ja się gubię tutaj. Nawet muzyka mi... No kurwa, i ta muzyka cały czas zaczyna grać od nowa. Ja pierdolę. Weźcie kurwa to zmodyfikujcie, bo moim zdaniem potencjał jest fajny. To istnieje od, nie wiem, x lat. Ale... wymaga to poprawek, bo tak jak na początku uważałem, że to słuchanie tego to jest takie, wiecie, nie? Tylko kurwa, jak mi cały czas będzie po jednej nutce grało, to ja się czuję, jaka to jest melodia, XD. Dobra. Dobra. Katakumby gwałtownej śmierci, tak? Tak, kurwa, musimy przepierdolić całe. Pamiętam, jak się tutaj spiło, te truchła się zbierało. Patrzcie. Fuu! Kiedyś się chyba przechodziło dialogiem przez nie, czy nie, czy mi się wydaje. Chyba mi się wydaje po prostu. Więc nie wiem w tej grze. Idziemy sobie moim biednym tropicielem z unikatową zbroją na 300 lewer, dzierżąc unikatowe strzały. Łaskawie chcą zabić elitę. Prawdopodobnie zabije mnie jakiś frajer jebany.
Tyle będzie z tego. Nic się nie stanie i zaraz mi kolejny lup wleci. Tu się respi? Gwałtowna śmierć. Tak, to jest tu. Tu jest jakiś skurwysyn. No ale on mnie zabije, to jest bardziej jak pewne. Frajerze jebane, kim ty jesteś? Wypierdalaj stąd! Wypierdalaj stąd! Kurwo, jebana, a nie będziesz tu ekspił. Idź stąd. Co ty potworki bijesz? Chuj ci w dupę. Nie będzie tutaj. Patrzcie, zabijemy go. Pomścimy śmierć miliona ludzi, których on zabił. Bezdusznie. Miał wyjebane. Nawet go zabijemy, bez kitu. To jest cud, że my kogokolwiek zabijamy w tej grze. Patrzcie, strzała z niespodzianką, ale mu niespodziankę zaoferuje. Ej, chcę go ubić. Zrobimy cięcie, ja chcę go ubić. Pierwszy raz w życiu. Prawdopodobnie jedyny. Ty chuju, kurwa, zabijesz mnie. Wyleczymy się. Wyleczę swe rany. O kurwa. No włącz się. Dobra, teraz. Kojące ochłodzenie. Umarłeś! Zwyciężyłem w tej potyczce. Dobra. Albo chuj, jebać te cięcia. Nie wiem, gdzie to się nawet respi. Margonem, popeś. Chcę go ubić. To jest kurwa moje marzenie. No kurwa, no dobrze, no ja wiem. Kurwa, ej, jakiś temat mi się zły odpalił. Margonem Hopesz E2, kurwa. Bo ja chcę go ubić. To jest moje marzenie. Ale śmiesznie, że on tak się respi na środku drogi. Gdzie? Kordy! Dajcie mi kordy, kurwa. Chuj, idziemy na Berufs. Idziemy na Berufs. Dobra, mamy 50 wojownika. Jego możemy expić do tego levela, żeby pójść i pójdziemy expić na te pierdolone miśki. Obiecuję wam to. O, Diffus mi napisał. Prawdopodobnie nie będzie to wiadomość o treści. Siema, czy wiesz, że ostatnio w grze zostało wprowadzone bardzo dużo botów? Obstawiam na 1000000%, że tak to będzie. Dobra, ale mamy ekwipunek i tak dalej, także możemy tak zrobić, serio, i pograć na tym Merupsie. Tylko kurwa, mnie najbardziej nerwuje to, że ja teraz muszę iść na jakieś pierdolone galarety. He, patrzcie kurwa ile ludzi mi to pisze. Wyjebane w was mam. Nie, my nie korzystamy z żadnych botów. Dobra. Mamy ten. Dobra, mamy pieniądze. Mamy pieniądze, chyba, nie wiem. Także można te pieniądze rozlokować przez nasze przedmioty. Dobra, czy mamy jakiś hełm na 5-0 może? Mamy pieniądze? Bo ja nie widzę tych pieniędzy. Chuj, pójdziemy expić. Obiecuję. Pójdziemy expić. I nie spoczniemy, dopóki ta gra... Patrzcie. Chodźcie. I co? Zabiję was. Pokonam was. Chuj wam dupę. I tak byście mnie zabili. Te draki też się pozmieniały. Ale patrzcie, ogólnie jeśli tak dużo rzeczy zostało zmodyfikowanych, to tak popularność takiego gąsa czy coś takiego spada i wiecie, już tak... Jak z wszystkiego lata po 3 legendy, to jak z gąsa lata 3 legendy, to takie okej, z gąsa też lata 3 legendy, także wyjebane. A tam to jest nowe. O, nowy bit mi wleciał. Idziemy demonisę zabić. W ogóle cały czas mam rozkminę, żeby... Dobra, pokręcimy się chwilę i pójdziemy tylko Hopesza zabić. O, nowy beat. Yo. Jaki drama. Tylko właśnie wkurwiające jest to, że patrzcie, przechodzimy przez mapę i zaraz mam zapętla albo nowy loop, albo... Czekajcie, czy jeśli wybiorę opcję losuj... To mi odpali cokolwiek? Ja pierdolę, a ty jest kurwa zjebane.
Normalnie słyszę, jak madoki, kurwa, po skałach popierdalają. Możemy się wczuć w tą grę. O, a teraz madok grasuje i wam z dziedy pierdoli. Widzicie, jaki? Ja pamiętam, jak tutaj się na magułę chodziło. W życiu nie ubiliśmy kolasa. Prawdopodobnie w życiu nie ubiłem tego kolasa. Żadnego. Ja nie znam tu ludzi nawet. Jestem w jakimś klanie? Ty, jesteśmy w starym klanie z Destiny, ja pierdolę. Pamiętam, ale mieliśmy ogólnie taką receptę, że jak byli jakieś ludzie, że tam robili sobie klan i tam wiecie, wyjebane jakieś randomy, to my mieliśmy ludzi, którzy tak serio siebie tam znali i tak dalej, sobie pogadaliśmy śmiesznie. Mimo, że byliśmy w większym składzie, mieliśmy efekty jak ludzie w większych składach. Rozumiecie? Rękawic jest teraz nasrany. Macie na 226, macie z tamtego, nie wiem, z czegoś innego, kurwa, o Boże, jak ta gra, kurwa. No ale wcześniej był taki przestój, że ludzie potrafili nawet na 200 levelu chodzić z rękawicami z Zufulusa. Nie z Zufulusa, tylko z tego, no, ty kim jesteś? Elo Pawko. Jak tam prawko? Nie wysłało mi, kurwa. O, jest ten. Nasz oponent. Sieci, będziemy łowić ryby. Ja lubię ryby jeść. Dobra, chcę tego hopesa ubić, kurwa, mać. Nie, idziemy na Berufie sobie pogramy, poekspimy na tym nowym ekspowisku. Tylko tam potrzebuje, nie wiem, pewnie jest 6-0 level. Myślę, że nawet wcześniej. Bo wiecie, żeby nie było przyps, że mnie zabiją. O, jest hopesz. To jest pan hopesz. Będziemy go bić na walce turowej. Jest on tancerzem ostrzy. Przewaga levelowa nie jest włączona, więc bijemy go na parę hitów. I nic nie zdobyliśmy. Dobra, postoimy sobie tutaj. Dzięki za oglądanie, siema.